Nie zapomnijcie odwiedzić mojego drugiego kanału, łączonego fanpage'a oraz bloga na Tumblrze. Linki w opisie. Witajcie. Z góry przepraszam, jeśli tym razem będę brzmiał trochę inaczej. Tradycyjnie dla tego okresu w roku złapało mnie choróbsko. Ale do rzeczy. Powracamy dzisiaj do tematyki Transformers i tym razem na tapetę ląduje trochę starsza figurka wydana pod szyldem Generations, czyli serię, którą zazwyczaj się zajmuję. Przed wami Generations Straxus. Postać nie musi być dobrze znana, zwłaszcza młodszym, starszym fanom Transformers. Występując jedynie w komiksach, Straxus, pomniejszy dowódca Decepticonów, nie zapisał się w annałach historii marki jako przesadnie popularna persona. Niemniej jakoś tam rolę odegrał i w związku z tym w 2010 roku pierwsza i jedyna jego figurka ujrzała światło dzienne. Generation Straxus został wydany pod imieniem Darkmount, w komiksach była to nazwa jego fortecy, ale ja będę się trzymał oryginalnego nazewnictwa. Figurka stanowi luźną interpretację pierwowzoru. W starych komiksach Decepticon nie posiadał ziemskiego trybu pojazdu, jak i nadano mu w plastikowej wersji. Złoczyńca transformuje się w wojskowy pojazd kołowo-gąsienicowy, najprawdopodobniej inspirowany południowoafrykańską haubicą samobieżną G6 Rhino. Całkiem oryginalne jeździdło w kolorze umożliwiającym swobodne ukrycie się na tle flagi Unii Europejskiej. Pojazd nie jest specjalnie duży, ale znalazło się miejsce na parę fajnych detali. Mamy przednie reflektory, płyty pancerza, kabina kierowcy jest w takiej skali, która sugerowałaby konkretną masę pojazdu, co śmiesznie kontrastuje z niewielką zabawką. Z tyłu mamy podmalowane gąsienice, szkoda, że nie skapnął też farby na koła. Wybaczcie, widoczny gdzieniegdzie kurz, ten chłopiec jest niestety dosyć upierdliwy w odkurzaniu z uwagi na liczne nierówności powierzchni. Haubica naturalnie nie jest bezbronna, na brutowej wieżyczce oprócz głównego działa znajdziemy 3 sztuki dodatkowego uzbrojenia. Są to niewielki karabinek, zasobnik z rakietami i chyba wyrzutnia granatów, nie wiem, nie znam się, być może poprawi mnie jakiś miłośnik militariów. Zabawki te montuje się na figurce za pomocą zaczepów wpinanych w odpowiednie elementy konstrukcji. Konfiguracji jest całkiem sporo, bo punktów, do których można przyczepić uzbrojenie, jest kilka. Ja osobiście lubię podczepić karabin na wieżyczce, a pozostałe rzeczy po bokach. Taka broń klipsowa była popularna mniej więcej w tamtym okresie, posiadała ją sporo figurek. Ja nie dysponuję dużą ilością tego typu sprzętu, ale w wypadku rozwiniętej zbrojowni z takich pacjentów jak Straxus można zrobić prawdziwe machiny wojny. Ja tutaj podczepiłem jedynie dodatkowo uzbrojenie Generations Wheeljacka, ale im tego ma się więcej, tym ciekawsze rezultaty można osiągnąć. Na koniec omawiania trybu pojazdu, tradycyjnie porównania z czymś pasującym tematyką, dwa czołgi z mojej kolekcji Generations Warpath oraz Generations Combiner Wars Brawl. Tryb pojazdu Straxusa jest naprawdę fajny i bawialny, mimo braku strzelających strzałek czy innych gimmickowych wodotrysków. Ciekawa jest zwłaszcza możliwość dozbrojenia. Zanim przejdziemy do trybu robota, trzeba nadmienić, że stosując półtransformację da się otrzymać coś w rodzaju bardziej stacjonarnego działa. Ma to wyglądem nawiązywać do oryginalnego komiksowego trybu pojazdu Straxusa, którym było coś w pokroju latającej kosmicznej haubicy. Wygląda to na trochę siłowe nawiązanie i nie figuruje jako oficjalny trzeci tryb, ale jako ciekawostka, która nie szkodzi pozostałym funkcjom i nie psuje wyglądu, może sobie być. Ogólnie transformacja Straxusa jest jedną z bardziej angażujących, z jakimi miałem do czynienia w rozmiarowej klasie Deluxe. Skompresowane nogi tworzą wieżyczkę, żeby je przetransformować trzeba je porozkładać i jakby wywrócić całą konstrukcję pod spód. Jest to dość upierdliwa czynność, przy której za paroma pierwszymi razami zjadłem trochę nerwów, ale idzie się do tego przyzwyczaić. Ramiona ukryte są z kolei za gąsienicami, ich wydobycie i rozprostowanie również bywa problematyczne, reszta to proste spięcie torsu z kroczem, uformowanie plecaka i tradycyjnie zostawione na koniec satysfakcjonujące wyciągnięcie głowy. A oto jest Straxus w trybie robota. Pojawia się tutaj trochę więcej kolorów, niebieski staje złamany głównie czerwonym na ramionach i złotym na klacie. Ten Decept to postawny chłopak, nie należy do najwyższych w swojej klasie, ale nie jest też mały jak obecne modele. Przez szerokie bary i złom na plecach wygląda postawnie. Głowa jest bardzo ciekawa, bo praktycznie nie przypomina niczego, do czego przyzwyczaiły nas figurki Transformers. Jest to trochę jakby z kota, przez te ala uszy, jakby kły, trochę z hełmu Cobra Commandera, czy też innej generycznej facjaty złego lorda. No prezentuje się to nietypowo i trochę nawiązuje do komiksowego wizerunku postaci, ale z pewnym własnym sznytem. Na korpusie znajdziemy malutkie czarne logo Decepticonów, a te czerwone trójkątne ornamenty kojarzą mi się z jakimiś militarnymi odznaczeniami. Na plecach Straxus nosi skorupę z tylnej części haubicy. Jest to pokaźny plecak, ale na szczęście pusty w środku, więc nie przeważa figurki. Na opartego można tworzącego panele odczepić, bo są na stawach kulkowych, ale ja tego nigdy nie robiłem, bo mi zwyczajnie w niczym nie przeszkadzają. Ręce są o tyle ciekawe, że posiadają jakby dwa stawy łokciowe umieszczone prostopadle do siebie, czego tutaj nie widać, ale zaprezentuję to jeszcze za chwilę. Intrygujące są również dłonie, otwarte z ruchomymi wypozowanymi palcami. Ruchome palce w deluxie? No, tego się często nie ogląda. Skrzynkowate nogi kończą niewielkie stopy posiadające wysuwane pięty gwarantujące dobre podparcie.
Oczywiście porty do podpinania broni klipsowych są dostępne także w postaci humanoidalnej i znowu można wybrać najbardziej pasującą konfigurację. Ja akurat lubię karabin rakiety mocować do plecaka, natomiast wyrzutnie granatów na jednej z nóg. Trudno było nie dostrzec, że lufa działa jest elementem odczepialnym podczas transformacji. Po krótkiej przemianie tworzy ona główną broń Straxusa. Potężny bojowy kill-off. Kill-off, Oscar, Nadziak, no chyba tak trzeba określić tę broń, bo ani to topór, ani pałka z kolcami, to po prostu kill-off. Tylko z tym się kojarzy. Niezwykle oryginalne, Straxus może udać się równie dobrze na bitwę, jak i na szychty do kopalni. Tylko co wydobyła się w kopalniach na Cybertronie? Co się zaś tyczy pozwalności, głowa niby jest osadzona na jakby kulce, ale działa ona tylko jako staw obrotowy. Kulki w barkach, obrót w bicku, wspomniane ciekawe łokcie, prawie 90 stopni w jednej osi, a po odpięciu tak jakby blokadki da się wyginać grabę w drugą stronę, tak jakby Decepticon chciał brać się pod boki, co jest całkiem przydatne w niektórych pozach. Dalej dłonie na stawach kulkowych, obecnie prawie już niespotykany patent, niestety wspomniane ruchome palusie, obrót w talii będący jednocześnie obrotem wieżyczki w trybie pojazdu, kulki w biodrach, obrót w udach, 90 stopni w kolanie i nieco ograniczone kulki w stopach. Straxus nie jest typem akrobaty, nie ma pod to budowy, ale jego artykulacji praktycznie nic nie ogranicza. Lekki plecak w ogóle nie przeszkadza, dodatkowo figurkę da się fajnie ustawić trzymającą swoją broń oburącz. Na koniec kolejna porcja porównań. Znowu Warpath i Brawl. Generation Straxus jest jedną z moich ulubionych figurek z nieco starszego okresu Generations. Bardzo fajna prezencja w obu trybach, niezgorsza pozwalność i satysfakcjonująca transformacja tworzą w moich oczach figurkę, którą aż chce się ściągać z półki, żeby się nią trochę pobawić. Jedyna wada, która mogłaby pewnie niektórym przeszkadzać, taka, która przychodzi mi do głowy, to fakt, że mamy tu do czynienia z mało popularną postacią, która dostała swoją figurkę na lata przed niektórymi bardziej znanymi Transformerami. Z drugiej strony, jest to nielicha ciekawostka i bodziec dla tych, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę o tym uniwersum. Do czego gorąco zachęcam, figurkę polecam, gdyby wykwitła gdzieś na Allegro czy podczas garażowej wyprzedaży i mówię na razie cześć. Do usłyszenia wkrótce.